Cześć! Czas na kolejną dobranocną bajkę z zespołem Life Kit. A dziś będzie to historia pewnego wyjątkowego kota, który miał w zwyczaju chodzić w butach. Autorstwa Charlesa Perrault. Kot w butach. Dawno, dawno temu umarł pewien młynarz. Najstarszemu synowi zostawił w spadku młyn. Średniemu osła, a najmłodszemu tylko kota. No jest to pewna różnica, powiecie. Ale taki już był ten stary młynarz. Najstarszy syn przejął młyn, średni zabrał osła i wyruszył w świat szukać szczęścia, trzeci natomiast usiadł na kamieniu i wzdychał. A co ja mam zrobić z tym kociskiem? Usłyszał to kot i odezwał się w te słowa. Nie martw się, panie. Myślisz, że jestem mniej wart niż na wpół zrujnowany młyn czy jakiś tam wyleniały osioł? Daj mi kubrak, kapelusz z piórem, worek i parę butów, a zobaczysz, co potrafię. Młody człowiek wcale nie był zdziwiony, bo w owych czasach nie było niczym nadzwyczajnym to, że koty mówiły ludzkim głosem. Dał więc kotu wszystko, o co ten prosił. Rozmóż się, panie, powiedział bardzo zadowolony z siebie kot. Do zobaczenia wkrótce, dodał odchodząc. Zaraz potem z kocią zręcznością złapał tłustego, dużego zająca i wrzucił go do worka. Następnie zapukał do wrót zamku, stanął przed obliczem króla i zdejmując kapelusz w zamaszystym ukłonie, rzekł. Najjaśniejszy panie, słynny markiz de Carabas przysyła ci w darze tego pięknego zająca ze swego lasu. O, ucieszył się król, wielkie dzięki, bo właśnie miałem chęć dać dziczyznę. W takim razie do jutra, rzucił kot i oddalił się. A następnego dnia powrócił z kilkoma kuropatwami w worku. Proszę, oto następny prezent od mojego pana, dzielnego markiza de Carabas, oświadczył kot. Ten markiz de Carabas to prawdziwy dżentelmen, zauważyła zadowolona królowa. Przez kilka kolejnych dni kot w butach regularnie odwiedzał zamek, wręczając królowi w imieniu markiza de Carabas króliki, zające, kuropatwy i skowronki. Markiz stał się tematem pałacowych rozmów. Musi być wielkim myśliwym, zauważył któryś z dworzan. Musi być bardzo oddany naszemu królowi, dodał inny. Ale kto to jest? Nigdy nie słyszałem o nim, odezwał się jeszcze inny. Ależ tak, słyszałem to nazwisko, a dokładniej mówiąc, znałem jego ojca, powiedział ktoś, kto chciał się pochwalić, że tak dużo wie. Królowa była ogromnie ciekawa hojnego ofiarodawcy. Czy twój pan jest młody i przystojny? Zapytała kota. O tak, i do tego bardzo bogaty, odpowiedział kot w butach. Prawdę rzekłszy, byłby bardzo zaszczycony, gdybyś pani wraz z królem zechciała go odwiedzić w jego zamku. Gdy kot wrócił do domu i powiedział swemu panu, że król z królową wybierają się do niego z wizytą, młodzieniec wpadł w panikę. Co my zrobimy? Krzyczał. Jak tylko mnie zobaczą, zaraz będą wiedzieli, że jestem biedny. Zdaj się na mnie, odpowiedział kot w butach. Mam pewien plan. Przez kilka następnych dni sprytny kocur dalej nosił podarunki królewskiej parze. Aż pewnego razu dowiedział się, że tego właśnie popołudnia król z królową oraz córką wybierają się na przejażdżkę karetą. Wielce przejęty kot wpadł do domu swego pana. Czas wykonać mój plan. Chodźmy, panie, krzyknął. Będziesz musiał wykąpać się w rzece. Ale ja nie umiem pływać, przestraszył się młodzieniec. Nic nie szkodzi, odparł kot w butach. Zaufaj mi. Udali się więc nad rzekę. Kiedy pojawiła się królewska kareta, kot popchnął swego pana do wody, wołając – pomocy! Markiz de Carabas tonie! Król, usłyszawszy krzyki, posłał na ratunek swoją straż. Przybyła w ostatniej chwili, bo nieszczęśnik rzeczywiście już tonął. Król, królowa i królewna troskliwie zajęli się markizem. – Czy chciałabyś poślubić tak pięknego kawalera? – zapytała córkę królowa. O tak, odpowiedziała rumieniąc się królewna. Tymczasem kot podsłuchał, jak któryś z ministrów szeptał, że warto by się dowiedzieć, czy rzeczywiście markiz jest bogaty. Jest bogaty i to bardzo, rzekł kot w butach. Zamek na wzgórzu i cała ziemia należą do niego. Zresztą, chodźcie i przekonajcie się sami. Będę na was czekał na zamku. Wyrzekłszy te słowa, popędził w kierunku zamku, po drodze wołając do chłopów, którzy pracowali w polu. Jeśli ktoś was zapyta, kto jest waszym panem, odpowiedzcie, że markiz de Carabas.
bo inaczej pożałujecie. I kiedy królewska kareta przyjeżdżała tamtędy, chłopi wykrzykiwali, że ich panem jest markiz de Carabas. Tymczasem kot w butach przybył do zamku, w którym tak naprawdę mieszkał okrutny olbrzym ludożerca. Kiedy brama się otworzyła, kot w butach zdjął kapelusz z okrzykiem: moje uszanowanie, dostojny olbrzymie! Czego tam, kocie? Nieuprzejmie warknął olbrzym. Wielmożny panie, słyszałem o twoich nadzwyczajnych umiejętnościach. Podobno na przykład potrafisz zamienić się w lwa lub słonia. Zgadza się, odparł olbrzym. I co z tego? No bo widzisz, ciągnął kot. Rozmawiałem z pewnym znajomym, który uważa, że może i potrafisz zamienić się w wielkiego lwa, ale na pewno nie w maleńką myszkę. Ach, tak właśnie uważa, ha? Ryknął olbrzym. Ja też tak sądzę, wielmożny panie, bo na ogół ci, którzy potrafią dokonać wielkich rzeczy, nie dają sobie rady z małymi, rzekł kot. Ach, tak, no to patrz, odparował olbrzym, stając się myszą. Jednym susem kot złapał mysz, połknął ją, po czym pędem dopadł bramę zamku. W samą porę, bo królewska kareta akurat przed nią zatrzymała się. Najjaśniejszy panie, witaj w zamku markiza de Carabas. Król, królowa, królewna i syn młynarza, który w strojach książęcych rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy markiz, wysiedli z karety. Markizie drogi, jesteś takim przystojnym młodzieńcem, masz tyle ziemi, wspaniały zamek. Powiedz mi, czy ty jesteś żonaty? Przemówił król. Nie, odparł młody człowiek, ale chciałbym znaleźć żonę. Mówiąc, spojrzał na królewnę, która uśmiechała się do niego. Aby skrócić tę długą historię, dopowiemy tylko, że syn młynarza, obecnie markiz de Carabas, poślubił królewnę i żyli długo i szczęśliwie. A kot w butach od czasu do czasu przymykał jedno oko i mruczał: widzisz, panie, że jestem wart o wiele więcej niż jakiś wyleniały osioł czy na wpół zrujnowany młyn. A co, może nie? Do usłyszenia jutro, a tymczasem życzymy wszystkim dzieciom dobrej nocy.